29 maja na placu przy ratuszu w Skwierzynie odbył się uroczysty apel z udziałem Wojskowej Kampanii Honorowej z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To jest ważna uroczystość dla nas tutaj, dla Skwierzyniaków, ponieważ Skwierzyna związana jest z wojskiem i wielu żołnierzy naszych skwierzyńskich jednostek stacjonujących tutaj w garnizonie uczestniczą, czy też kiedyś uczestniczyli w misjach. Będą tutaj dzisiaj również weterani, którzy w pierwszych misjach 60 lat temu uczestniczyli. Tak więc no, jest to ważna uroczystość dla nas. Chcemy tutaj pokazać, że tacy ludzie w Skwierzynie mieszkają, bo być może nawet jest tak, że przechodzimy obok nich ulicą i nawet nie wiemy, że to są oni. A to są ludzie, którzy reprezentowali Skwierzynie. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Tak więc no, chcemy tutaj w taki godny sposób uczcić to święto. Odbędzie się tutaj apel wojskowy, cały ceremoniał wojskowy tutaj wspólnie z dowódcą 151 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dowódcą 35 Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Tutaj wspólnie to organizujemy, ale ta część wojskowa to już nie kompetencja samorządu. Tutaj dowódcy wojskowi za to odpowiadają i o to zadbali. Dzień dobry, podpułkownik Krzysztof Słowik, dowódca 151 Batalionu Lekkiej Piechoty. W dniu dzisiejszym celebrowaliśmy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dzisiejsza uroczystość ma charakter wojskowy, patriotyczny. Po raz pierwszy zorganizowana w przestrzeni publicznej tutaj w sercu miasta królewskiego Skwierzyna. Najczęściej tego rodzaju uroczystości organizowaliśmy w koszarach. W dniu dzisiejszym przenieśliśmy uroczystość do miasta. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że mamy szansę pokazać walory bojowe naszych pododdziałów. Możemy pokazać galerię zdjęć z misji pokojowych, w których weterani uczestniczyli. Ponadto mieszkańcy miasta Skwierzyna oraz okoliczna ludność też ma możliwość zobaczenia tego wszystkiego, wzięcia aktywnego udziału. Może pochodzimy z małego środowiska, tutaj małe miasteczko, niejednokrotnie służyliśmy w jednych jednostkach. To jednak już każdy ma swoje życie, jest cywilu. Jest taka radość, spotkanie, powspominanie, a nawet i pożartowanie jeden z drugiego. Jako weteran misji bojowej w Afganistanie mogę powiedzieć to, że kluczowe zawsze jest przygotowanie, samo podejście do szkolenia i świadomość tego, że to szkolenie może się przydać w realnych warunkach bojowych. Szkolić się, szkolić się, szkolić. Sam udział klas mundurowych, które są narybkiem różnych służb, świadczy o tym, że mamy okazję wspólnie uczestniczyć w tego rodzaju uroczystościach, poznawać się nawzajem, bo jest to doskonała okazja, żeby się poznać i przekazać w formie obrazu, dźwięku, zaprezentowania, szkolenia pewnych tradycji, które kultywują żołnierze polscy. Będąc na takiej misji, co jest najtrudniejsze, żeby się z tym zmierzyć? Przede wszystkim rozłąka z rodziną. Jeżeli się ma rodzinę, jest ciężko, ale myślę, że to też jest swego rodzaju sprawdzian umiejętności, to co kiedyś nas szkolono i spotkanie się z rzeczywistością i małym zagrożeniem. Uroczystość zakończyła się okolicznościową wystawą fotografii uczestników misji. Pamiętajmy o ludziach, którzy ryzykują życiem, by zadbać o bezpieczeństwo innych.